I jeszcze pan poseł, bardzo proszę, pan poseł Sowa, proszę. Bo oczywiście obecność pana ministra Ziobry jest tutaj niezbędna. Natomiast ja do państwa tylko taką informację. Zauważyliście, że wielu z nas opuściło salę. To nie jest wynikiem jakiejkolwiek, że tak powiem, lekceważenia państwa, tylko my mamy dosłownie lada moment, ja cały czas podglądam salę posiedzeń, ważną ustawę, którą dzisiaj procedowaliśmy tutaj i my de facto wszyscy musimy na to iść. Tak. Bez względu na to. I to jest jedyny powód. I jeszcze jest jedna rzecz. Ponieważ będzie z tego posiedzenia stenogram, ja uważam, że ten stenogram w części wypowiedzi bardzo ważnych, bo ja też uważam, że po prostu ludzie zostali okradzeni i że doszło tam, że cała ta emisja była wynikiem po prostu przestępstwa, żeby zarówno prokuratura, jak i wszystkie służby dostały stenogram z wypowiedzi państwa, żeby mogli w sposób rzetelny i precyzyjny się przygotować, minister Ziobro też. To wszystko zgoda, tylko mówię, żeby nie oczekiwać i spychać na państwa, że mają coś dać na piśmie, bo przecież oni tutaj byli i oświadczyli nam, podzielili się swoimi wątpliwościami. No, trzeba to po prostu ze stenogramu bardzo precyzyjnie zrobić. Tylko tyle, jeszcze raz naprawdę przepraszamy, natomiast to jest jedyny powód, że dziś musimy po prostu skończyć, a inna rzecz, że ja uważam, że to, no, powiedziała pani poseł Leszczyna na początku, no, minister Ziobro łachy nie robi. Jego obowiązkiem jest tutaj być. Powtarzajmy tych wątków. Dziękuję panu posłowi. Pan poseł, pan przewodniczący Cymański, bardzo krótko. Pan bardzo, prokurator domknie, jak gdyby, tą sekwencję krótko, zadanych jest, pytań i spotkamy się w innym terminie. To jest może trochę naiwne, ale ja to mówiłem też 2 lata temu i wydaje mi się, tu zwłaszcza do pana posła, żeby przekazał pani Skowrońskiej, dlatego że i tutaj, bo wiem, że państwo jesteście rozgoryczeni, chcę podziękować temu panu, który na końcu zwłaszcza był, bo to była jedyna wypowiedź, gdzie jednak mówił w sposób taki jednak, żeby jednak szukać rozwiązania, a nie robić kolejnego widowiska i walki politycznej. Bo ja uważam i chcę powiedzieć, że nie jest prawdą, że nic nie zrobiono. Natomiast prawdą jest, że jest rozgoryczenie, że niewielkie są efekty, czasu upłynęło dużo, pieniędzy nie ma. To jest całkiem inna rozmowa. I dlatego dyskusja tutaj, również pytania, które były. Pani pyta, co zrobiono z raportem NIK-u. Pan prezes odpowiada, nie będę tłumaczył się, jakie podjąłem decyzje, ale pytanie jest, czy jakieś konsekwencje, i tu nie chodzi o śledztwo, my nie chcemy zrobić z tego widowiska i śledztwa, natomiast jest pytanie kapitalne. Również pytanie, czy minister, bo minister nie może, ani prokurator, zmusić sądu, ale czy wystąpił, pomoże prosić. Dokładnie. Kto może zmienić, bo prawdą jest i byłem zdumiony, że sprawa, która jest prestiżowa w ogóle dla całej klasy politycznej, bo tu mamy do czynienia z gigantycznym przewałem i są pytania tak straszne, natomiast przestrzegam i apelował i bym prosił, żeby też nie pisać, wieszać tych przysłowiowych psów, że nic nie zrobiono, bo to są sprawy, które my tworzymy prawo. Ja widziałem niejedną sprawę, w Polsce są tysiące ludzi, którzy zostali z niczym, a śmieją się ludzie, którzy i te, gdzie są te pieniądze? To jest pytanie, które wraca jak bumerang. Ale chcę się rozgadywać, tylko chciałbym zakończyć tą konkluzją i prosić, bo można na piśmie sformułować, to może ułatwi sprawę, ale również bym nie przekreślał wypowiedzi, które były jasne, czytelnie. Widziałem, że każdy notował, każdy przyszedł z jakąś obstawą i prokuratura, i KNF, i z ministerstwa naprawdę. I dobrze jest sygnał taki, że udało się na prezydium dogadać, a teraz już pan Sowa nie może, bo to czeka na debatę. I prosiłbym o zrozumienie, że musimy w tym miejscu zakończyć posiedzenie komisji. Przygotujemy się lepiej i na pewno spotkamy się nie za 2 lata. No. Proszę państwa, nie zamykam jeszcze. Państwa, jedno powiem tak. To jest pytanie, które w Polsce jest kapitalne. Co chwilę afery i się okazuje, są ofiary. Gdzie jest kasa? A więc jakie są w Polsce przepisy i procedury i praktyka działania prokuratury? To jest pytanie nie tylko do waszej sprawy, ale w ogóle. I to pytanie jest kapitalne, ale teraz bym już nie rozgrzewał. To nie jest ucieczka od sprawy. Pan prokurator jest tu naprawdę, odpowie, jak się działa w sytuacji, kiedy mamy już konkretne podejrzenie, jest ogromna kasa. Przecież przy Amber Gold było coś podobnego, ale są i inne afery. To jest sprawa, która wraca i to jest pytanie fundamentalne. Interesuje to również nas i to, że złodzieje, cwaniacy korzystają z prawa i z tej demokracji, bo gdyby tej demokracji nie było, to niby te pieniążki, gdyby było KS na przykład, bo to wszystko się śmieją, gdzie są pieniądze, widzę na was, patrzę, ale tak to jest, zażalenie.
odwołanie, a czas leci, a czas leci. Proszę Państwa, więc też nie oburzajmy teraz tutaj, że ktoś korzysta, tak, korzysta z tego, już nie powiem jakiego prawa, praworządnie. I to jest właśnie to. Po to są organy państwa, żeby nas chronić, proszę pana. No, to tego, nie żeby tak chronić. To działa. 3 miliardy wyłudzone, kilkadziesiąt milionów pan zabezpieczył. Ale pani, proszę państwa, ale proszę zobaczyć, przecież mówią, mamy namierzoną kasę, mamy możliwość zajęcia ich, tak? Inny kraj, gdzie ogromna kasa leży, mówi tak, prawomocny wyrok. A co mówi prawo? Może zmienimy prawo, że będzie szybszy termin, czy co? Bo to przy okazji, ale tutaj mówimy wyraźnie, że zgodnie z prawem obrońcy tych cwaniaczków o zażalenie czekamy. Tak to niestety jest. Nie szlak trafia. Okej, jestem z nami. No dobra. Ale proszę państwa, ale teraz mówię... A sprawy cywilne zatrzymane są. Panie prokuratorze, ja wiem, że pan nie decyduje i taka jest prawda. Proszę wystąpić do prokuratora krajowego z uwzględnieniem na podstawie drogi służby o wyrażenie zgody na zabezpieczenie 3 miliardów złotych dla wszystkich 9 tysięcy rodzin. Proszę to zrobić. Czy pan to zrobi? To jest proste. To jest dwa zdania pisma służbowego. Dziękuję. Dobrze, padły retoryczne pytania, dużo tych pytań jest. Pan prokurator to wyselekcjonuje i postara się odpowiedzieć na piśmie. Bardzo serdecznie dziękuję, panie prokuratorze, panowie prokuratorzy. Sprawy cywilnej. Ale bardzo proszę pozwolić mi dokończyć. Bardzo dziękuję panom prokuratorom, panu przewodniczącemu zespołem Komisji Nadzoru Finansowego, wszystkim gościom, a przede wszystkim państwu, osobom poszkodowanych. Mamy dobrą wolę, żeby tę sprawę tu na poziomie komisji w miarę szczegółowo wyjaśniać i stąd ta decyzja o odbyciu jeszcze jednego posiedzenia, wysłaniem zaproszenia do pana ministra i również do panu prokuratorów, jeżeli czas pozwoli i państwa powiadomimy na następnym posiedzeniu. Bardzo dziękuję. Zamykam posiedzenie z Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję bardzo.